Wojciech Kuczyński, Telewizja Yard, witam Państwa. Dziś spotykamy się z wyjątkowym gościem, z autorem publikacji, o której wielokrotnie mówiliśmy zarówno w radiu, jak i w Telewizji Yard. To pan Jerzy Zięba, naturoterapeuta. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Przed nami pana książka, książka, która rzeczywiście robi furorę, którą można nabyć m.in. w siedzibie Radia Yard w hotelu Turkus. Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie. To książka, zgodnie z tym, co jest napisane na okładce, adresowana do pacjentów, rodziców, lekarzy i do osób dbających o życie. Proszę powiedzieć, co pana skłoniło do tego, by napisać taką właśnie książkę, jak doszło do tego, że akurat tej publikacji poświęcił pan naprawdę sporo czasu. Naturoterapią zajmuję się już dobrze ponad 20 lat, czyli leczeniem człowieka bez użycia środków farmaceutycznych. Natomiast taką działalność prowadziłem już tyle lat i wielokrotnie miałem pytania, które przychodziły od osób chorych, które już przestały być osobami chorymi, czy mam coś na piśmie. I tych pytań dostawałem coraz więcej. Wtedy, kiedy zacząłem robić takie wykłady dla osób, dla każdego, to się zaczęło w Katowicach, teraz na te wykłady przychodzi po 1000-1500 osób. Wtedy znowu zadano mi pytanie, czy coś mam na piśmie. Ja mówiłem, że no nie mam. No i miałem troszeczkę takie zarzuty, że to co, trzymam to wszystko w swojej własnej głowie, nie dzielę się tym. No i wtedy właściwie postanowiłem jednak w jakiś sposób to zebrać. Oczywiście to jest tylko czubek góry lodowej, bo tego się nie da opisać w jednej książce wszystkiego. Natomiast to spowodowało właśnie takie niemalże bardzo mocne żądanie ludzi, którzy przychodzili na wykłady, żeby coś napisać. No i postanowiłem tą wiedzę w jakiś sposób zebrać, tyle co mogłem, i napisać tą książkę. Ja ją napisałem właściwie jako taki test, bo to jest moja pierwsza książka w życiu. Ja wcześniej książek nie napisałem żadnych i chciałem zobaczyć, czy to trafi, chciałem zobaczyć, czy to się ludziom spodoba. No i wygląda na to, że się spodobało i tak to się zaczęło. Proszę powiedzieć, jakie wątki dominują w tej publikacji? Znaczy tak, wiele osób pyta się mnie na przykład, a dlaczego nie napisałem coś o stwardnieniu rsianym, a dlaczego nie napisałem coś o łupieżu na przykład, nie? Ta książka nie jest o poszczególnych chorobach, bo to nie jest podręcznik medycyny, jak leczyć daną chorobę. Ta książka jest o tym, że proste, tanie metody, proste, tanie środki mogą doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Ta książka mówi o tym, jakie działanie na przykład ma witamina C, czy witamina D, czy witamina K2, czy chociażby jod. To są substancje, które mają takie kluczowe zadanie w utrzymaniu zdrowia człowieka, a o tym nie mówi się. Stąd właśnie, czego ci lekarz nie powie. Nie mówi się dlatego, że w szkołach medycznych nie uczy się lekarzy o tych rzeczach. Lekarz wie troszeczkę, co to jest witamina C, troszkę gdzieś tam słyszał, że witamina D, ale naprawdę jakie działanie ma i witamina C, i witamina D, czy jod, tego tak głęboko, jak ja to sięgnąłem, po prostu się nie uczy. I dlatego lekarze wielokrotnie po prostu o tym nie wiedzą. Bo wystarczy zapytać pierwszego lepszego lekarza, co to jest witamina K2. Ona jest absolutnie konieczna, ale nie wie. Pani farmaceutka w aptece też nie będzie wiedziała. Dlaczego? Bo tego się ich nie nauczyło. To nie znaczy, że lekarze są źli. Po prostu są nienauczeni tego i ta książka między innymi miała stanowić taką jak gdyby inspirację dla lekarzy do dalszych poszukiwań, bo ja na przykład, jeśli chodzi o jod, czy o witaminę K2, czy D, to tylko wskazałem tutaj, bo nie wystarczyłoby mi 5 książek, żeby opisać na przykład działanie witaminy D. Ale na szczęście, i co jest niezwykle, ale to niezwykle pocieszające, jest to, że wielu lekarzy korzysta z tej książki już w tej chwili. Wielu lekarzy wykorzystało źródła z tej książki do tego, żeby samemu dalej drążyć temat i leczyć człowieka lepiej niż w tej chwili jesteśmy leczeni. To jest niezwykle pocieszające. Proszę powiedzieć, gdzie pan zdobywał wiedzę, w jaki sposób pan dowiedział się tego wszystkiego, o czym jest między innymi napisane w tej książce, o czym mówi pan podczas swoich wykładów, na których gromadzą się prawdziwe tłumy. Audytorium jest naprawdę bardzo liczne. Tak. To jest wiedza zbierana, no, w tej chwili
gdzieś około 25 lat. Nie ma niestety, o to są właśnie takie typowe pytania, jak pan teraz zadał, nie ma niestety jakiegoś jednego takiego źródła, do którego można byłoby sięgnąć i tego wszystkiego się dowiedzieć. Wielu lekarzy pyta się mnie o źródła. No, te źródła, mówię, ja zgłębiałem przez 20 parę lat. No, nie ma jednego jakiegoś takiego wiarygodnego źródła. No i w zasadzie de facto ta książka stała się takim źródłem. Natomiast to jest efekt i praktyki, i przede wszystkim zgłębiania tej wiedzy przez 20 parę lat, wiedzy teoretycznej, wiedzy praktycznej. I w ten sposób się tego uczyłem, bo co innego jest wiedza taka typowo medyczna, którą ja również zacząłem studiować, z tym, że studiując medycynę zauważyłem, że to nie jest to, więc ja to zostawiłem, dlatego że ja do dziś dnia studiuję sobie sam. Może dlatego, że nie mam egzaminu jutro, ale studiuję sobie dla przyjemności biochemię czy fizjologię człowieka, szczególnie fizjologię człowieka. Natomiast jeśli chodzi o samą naturoterapię, czyli o zastosowanie środków naturalnych, no to już jest taka wiedza, która jest jak gdyby rozproszona, bardzo mocno rozproszona i nie ma jednego takiego miejsca. No ja się uczyłem równolegle z tysięcy różnych źródeł. To tak się nie da uchwycić gdzieś w jednym. Na koniec pozwolę sobie zacytować dwie opinie poświęcone właśnie tej książce. To opinie osób związanych ze środowiskiem medycznym. Lekarz medycyny Rafał Baron pisze tak. Zastosowanie zawartej w książce wiedzy zapobiega i leczy. Jest to lektura pasjonująca nie tylko ze względu na zawartość, ale również formę, w jakiej została napisana. Jeszcze słowa doktora nauk medycznych Antoniego Kresickiego. Dziękuję autorowi za interesującą, o niespotykanej wartości merytorycznej książkę, która jest cennym źródłem niezwykle interesujących informacji dla pacjentów, jak również dla lekarzy. Książka Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie, to jest właśnie ta publikacja, której poświęciliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Książkę można nabyć w siedzibie Yard Media w hotelu Turkus. Gościem był naturoterapeuta, autor tej książki, pan Jerzy Zięba. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania z tego cyklu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.